Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami Big Buga Dig, czyli wielkie kopanie z Buga Buga. Jest to tryb od twórców właśnie Buga Buga, stworzyli taki tryb, gdzie kopiemy po prostu w jeden wielki dołek, tak więc jeżeli lubicie kopać dołki, ogólnie wiem, że lubicie u mnie Mining Simulator, więc myślę, że ten tryb wam się spodoba, to zostawiajcie łapki w górę i lecimy sobie dalej, musimy najpierw od czegoś zacząć, czyli może po prostu od zwykłego kopania tutaj. Jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo piasku, wygląda to mniej więcej troszkę jak Buga Buga, powiedzmy graficznie, tak? Graficznie przynajmniej wygląda jak Buga Buga. Tyle, że mamy to jeden wielki dołek i musimy się dokopać nie wiadomo dokąd, po prostu do samego dna. Więc zaczynamy nasze tutaj, powiedzmy, przeżycia, czyli kopanie, kopanie i kopanie w dół, to co lubimy najbardziej. Może sobie to zamknę troszeczkę, żeby to nam nie przeszkadzało. No i dobra, i tak tu sobie będziemy żyć. Prawie mam cały plecak już ten, więc możemy to sprzedać i możemy kupić sobie lepsze narzędzia. W ogóle pokażę wam, co to jest do kupienia. Plecaki, zwykły plecak, drewniany, kamienny, brązowy, to jest chyba żelazny, iron to jest chyba żelazo, boże już nie pamiętam, stalowy, srebrny, złoty, platynowy, a durite jakiś tutaj za 22 tysiące, wow, kryształowy 33 tysiące, magnetite jakiś, sacred stone bag, Jezu, ile tego tutaj jest, ancient wood bag. 600 tysięcy kosztuje księżycowy jakiś plecak. Jeszcze jakiś jest diamentowy, 2 miliony, za 2 miliony, czekajcie, 3 zera czy 2 miliony. Jeszcze za 4 jest, co? Co? Void bug jakiś. Co? Czy to jest 3, raz, 2, 3? 6 milionów. Ja pierdzielę. Dimensional, 18 milionów, tak? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 18 milionów. Czy w ogóle ktoś jest w stanie kupić coś takiego? Tu mamy plecak Boga, ale on kosztuje 800 Robuxów, więc na niego sobie raczej nie pozwolimy. Tu mamy oczywiście narzędzia, jestem ciekaw, jakie są kolejne. Czy też są tak samo? Tak samo są, jeżeli chodzi o cenę. Nawet bym powiedział, że jeszcze droższe. Raz, dwa, 40 milionów. Wow. Że tak powiem, wow, możemy sobie co najwyżej kupić ten poziomu drugiego, drewniany, następny jest za 250, za 600 i za 1400, więc te pierwsze na pewno będziemy mogli sobie kupić. Nie wiem, jak później będzie z szybkością kopania, sprawdźmy, jak to wygląda teraz, no bo plecak jednak będzie nam się szybko zapełniał. Ej, no teraz leci, no szybciej leci, nie ma co ukrywać, szybciej leci, a pójdźmy może gdzieś głęboko. Zobaczmy, jak tutaj. No tutaj leci już wolniej zdecydowanie. Okej, dobra. I akurat nam się zresetował dołek, więc możemy ruszyć tutaj z jakąś jedną wielką armią. Czyli na przykład tutaj jest jeden ziomek, to może z nim ruszymy. A czemu by nie? W ogóle też są zwierzaki. O, i pełen plecak. No plecak będzie mi się bardzo szybko zapełniał, więc będę chciał sobie też jakiś kupić tutaj. Za 75 na przykład. Mamy tutaj zwierzaki też, które też nam pomagają. Chyba tu jeden. Można, jeden będzie szybciej kopał, tak na to wychodzi, więc całkiem szybko będzie można się tutaj rozwinąć. Co to jest? Zobaczcie, co ona robi. Ja pierdzielę. No prędkość Boga po prostu tutaj. Dobra, my sobie lecimy na spokojnie. Zbieramy hajsy na plecak lepszy. Póki co szybko w miarę piasek wykopujemy, ale niestety pojemność plecaka nas ogranicza. Będziemy musieli co chwilę tutaj wracać, ale nie ma się co przejmować. Nazbieramy, myślę, że dosłownie w mgnienia oku, w oka mgnieniu, tak to się mówi, tak chyba, na nowy plecak, więc nie będzie tutaj żadnych problemów. Będzie w stanie pomieścić troszeczkę więcej. Tutaj musimy dosłownie co chwilę wracać. Mamy 92, chyba za 75 był jakiś plecak tutaj, o ile się nie mylę. Tak, ten za 180 jest droższy. Zobaczmy, jaką ten ma pojemność. Ten ma pojemność 48, no to już jest spoko. Nie ma co ukrywać, to już jest spoko. Więc możemy sobie tutaj powoli kupić. W ogóle to jest jakaś ziomalka. Myślałem, że ity ma napis. Ona jest pyty. PT po prostu, okej. Myślałem, że ma ity napis, więc no. Myślałem, że z YouTube'a jest jakaś youtuberka, może mówię, czy coś. A tu jednak nie. Dobra, więc kopiemy się w dół. Kopiemy się w dół cały czas. No teraz już dalej muszę sprzedawać dość szybko, ale jesteśmy w stanie więcej troszkę nazbierać, więc może powinienem 180 uzbierać na nowy plecak teraz. I pytanie do was, wyraźcie swoją opinię w komentarzu, czy chcecie, abym wymaksował ten tryb, czyli żebym po prostu kupił wszystkie tutaj plecaki, wszystkie najdroższe rzeczy i tak dalej, czy może po prostu jeden taki odcinek, jak teraz sobie jednorazowy zrobić i więcej już nie nagrywać, to już wasze zdanie. Czekam na jakieś fajne komentarze i tyle po prostu. Dobra, tak więc
Kopiemy się. Nie wiem, czy tutaj to jest dobry pomysł, żeby kopać się na takiej głębokości. Chociaż w sumie, szczerze powiedziawszy, możemy tak zrobić. Czemu by nie? Bo to i tak nie ma znaczenia. Tutaj nie ma niestety skrzynek, to mnie troszkę boli. W Mining Simulatorze to jest dopiero zabawa. Tam się trafiają skrzynki, jakieś skałki. Tutaj po prostu kopiemy w dół. Kopiemy w dół, no i ten plecak nam się co chwilę zapełnia. 161, chyba za 180 był jakiś jeszcze lepszy plecak. Rich Sand, czyli bogaty piasek jakiś, Rich Sand. Ej, no tu chyba lepiej leci, jakoś szybciej, takie odniosłem wrażenie. Dobra, mamy 209 monet, więc możemy kupić sobie, w ogóle czekajcie, tu jest... Aha, level 1, tu są też te rebirthy z tego co widzę, nazwali to level up. Tracę cały progres, ale dostaniemy bonus 150% stat. Kosztuje to 45 tysięcy i szczerze powiedziawszy, opłaca się, ale 45 tysięcy zanim my uzbieramy, troszkę nam to zajmie czasu. Dobra, weźmy sobie ten plecak. Za 180, jest za 450, nie, to weźmy ten za 180. Po kolei kupujmy sobie wszystkie te rzeczy. Can't afford, Stone Peak, 250. No to 250 musimy teraz uzbierać hajsu, żeby kupić ten. Jezu, co ona robi? Ona tutaj wszystko wykopuje. Jak leci dosłownie. Nie wiem, czemu sobie tak wymyśliła, ale okej. Skoro tak chce, no ten już ma pojemności plecak 100, więc jak najbardziej w porządku. Tu jakiś ziomek widzę mi pomaga. Cześć. Marcinek XDD. No niezły Marcinek. Tutaj nam troszkę pomaga kopać, więc spoko. Pozdrawiamy oczywiście Marcinka. Mam nadzieję, że to ogląda. Ale już niestety lecimy sobie na dół. Pokopać troszkę tutaj. O, poleciał z nami, dobra. No to niezły Marcin tutaj. Wariat dosłownie. Dobra, no i patrzcie, teraz jest lepiej, bo możemy więcej piasku nazbierać. Więcej piasku nazbierać zanim pójdziemy to wszystko sprzedać. Więc jak najbardziej spoko. Mi tam się to podoba, no i stoi, tam chyba było za 200 był lepszy kilof jakoś. Więc w sumie polećmy sobie troszkę. O, Rich Sand. To jest to co chcemy. To się opłaca, nie wiem czemu, 24 co 6, no chyba nie, w sumie chyba na jedno i to samo wychodzi, tak. Takie odnoszę wrażenie tutaj. No ale dobra, przekonamy się o tym później. Na razie leci dość wolno wszystko, ale myślę, że to przyspieszy. Jak sobie kupimy już kolejne tutaj narzędzia. Mamy 229, chyba ten kilo w kolejny kosztował coś koło 200. Wstecz, tools. 250, dobra, no to jeszcze troszkę potrzebujemy. Dosłownie, ile tam potrzebujemy? 21 golda, więc... 21, no golda, dobra, no monet potrzebujemy 21, więc... To nam dużo raczej... O, tutaj ziomek jakiś kopie, więc... dość szybko, więc my tutaj jakoś nie będziemy mogli sobie za bardzo nakopać tego piasku. Bo on tutaj nam będzie... Okej, więcej ludzi. No dobra, no to kopiemy się w dół, w czwórkę. Czemu by nie? Skoro tak, no to... O, Rich Sound. Uuu, ile tutaj jest ten w ogóle? Ile wartości ma? Całkiem sporo. Dobra, setka. Go. Sprzedajemy za 100 monetek. No i super, 329 mamy. Więc możemy sobie kupić nowe narzędzie. Nowe narzędzie, czyli kamienny kilof. Dobrze, tak więc kupiony i możemy kopać się dalej. Teraz już będzie naprawdę szybciej leciało. Ja bym chciał w takim miejscu, tam ktoś jest, w takim miejscu, żeby tutaj nimi nikt nie przeszkadzał. Chyba tutaj będzie całkiem spoko. Po 3 jesteśmy w stanie kopać, więc całkiem chyba w porządku. 3 plus 0%, no chciałbym level upa już jakiegoś. O, Rich Sam, to się opłaca. O, to się opłaca, to spoko leci, zdecydowanie spoko. Pyk, no i 100 monetek, zobaczmy ile kosztuje następne narzędzie. W ogóle zastanawiam się, czy kupić kolejny plecak za 450, czy może jakiegoś zwierzaka. W sumie kupmy zwierzaka, on chyba będzie nam pomagał jedno więcej kopać, tak? Tak, chyba tak, plus jeden będziemy mieli do kopania, więc 250, w sumie nazbierajmy na tego drugiego od razu. Tego pierwszego ślimaka się nie opłaca, tak zauważyłem. Od razu bierzemy, lecimy sobie na tego kolejnego. To raczej długo nie potrwa. Ej, no opłaca się Rich Sound kopać. Opłaca się jednak. Zmieniam zdanie co do tego. Zdecydowanie szybciej to leci. Ale ciężej pewnie jest znaleźć taki Rich Sound. Chociaż znalazłem tutaj już właśnie jeden. Więc spoko. I sobie tak będziemy tutaj kopać. Kopać aż do końca życia. Do końca życia będziemy kopać dół, co nie? Dobra. I setka. Ej, nawet przyjemnie się gra, szczerze powiedziawszy. Nie jest to co prawda Mining Simulator, ale chyba nie mam co narzekać. Pyk, kupione. Equip, can't afford. 450.
No dobra, plecak czy narzędzie lepsze? Za 600, dobra, 600 myślę, że sobie uzbieramy. Chociaż czekajcie, może bardziej by się opłacało plecak kupić, żeby jednak więcej móc pomieścić. 450, dobra, to zbieramy sobie do 450 i kupujemy kolejny plecak. Tu widzę Rich Sound, to się opłaca kopać. O tak, jeżeli bym kopał tylko Rich Sound. W ogóle teraz mamy tego ślimaka, więc no zdecydowanie, potrzebny nam jest plecak. To jest to, czego potrzebujemy. Plecak jest nam potrzebny lepszy. Dobra, może tędy. Kurę? Dobra, dziwnie to wygląda. Okej. Okay. W sumie to będę kopaczem po prostu Rich Sandu. To się najbardziej opłaca. I już mamy pełno, więc potrzebujemy te jednak 450 na ten lepszy plecak, żeby to po prostu wolniej leciało. Tu możemy sobie pozwolić. Pewnie wykopię cały taki i będę miał full. Nie. No. Dobra, muszę. Okej, dobra, mamy Rich Sand. Już się bałem, że będę musiał to kopać. Dobra, sprzedajemy. 429. No to jeszcze raz musimy polecieć w dół, żeby zdobyć ten lepszy plecak. On co prawda też będzie się dość szybko zapełniał. Ale myślę, że i tak. Boże, czy ty jesteś ziomalko botem? Jak ona kopie? Przecież by się opłacało bardziej. O Jezu, jak głęboko. Ziomek. Jak on szybko kopie. Dobra, może spróbuję mu pomóc. Zobaczył, że jestem, uciekł. Co by myślał sobie, o Jezu, jaki noob. Dobra, to idę sobie. I myk, zniknął. Tu w ogóle jest teleport, jakby kogoś ciekawiło. Teleport do Buga Buga, jakby ktoś chciał sobie pograć. Całkiem spoko. Dobra, kupujemy lepszy plecak. 450, no następny 1000 już coś. 1000 coś kosztuje, a narzędzie następne, jakbym chciał. A to już będzie 4 za 600 albo za 1400. No teraz pytanie, czy zbierać 1400 na ironowy, czy może nie. Czy damy radę 1400 uzbierać? To jest dobre pytanie. Mamy pojemności 160, więc teoretycznie jakbyśmy się ładnie postarali tutaj i kopali Rich Sound tylko. O nie, padłem w dziurę, ale dobra, nikogo tutaj nie ma, więc zwykły piasek chyba też możemy, ale on nie daje nam aż tak dużo z tego, co widzę. Ale i tak 160 za każde takie wykopanie. No w sumie możemy sobie od razu nazbierać te 1400. To raczej nie zajmie aż tak dużo czasu, przynajmniej według mnie. O 160, no chyba spoko to jest. Jeszcze jak trafimy na Rich Sand, to już w ogóle będzie 20 razy szybciej. Pyk, pyk, pyk. W sumie moglibyśmy też zwierzaka kupić. No to jest sporo, fajnie, że szybko te ulepszenia można zdobywać. To mi się podoba, jak najbardziej. 115, 120, ok, jakoś to leci. Mogliby tu dodać jakieś skrzynki, osobiście uważam. Byłoby naprawdę przyjemnie, gdybyśmy sobie mogli jakieś skrzyneczki pokopać. Tu możemy, cześć. To jest, ona kopie jak szalona tutaj. Ona musi być botem. Ona musi być botem, ja w to nie wierzę po prostu. Normalny człowiek by po prostu w głębiej gdzieś pokopał, a ona kopie tak w sumie randomowo bardziej. Dobra, 160, pyk. No nie no, mamy 500, więc raczej bez problemu tutaj. O, dobra, tutaj z ziomeczkiem sobie pokopiemy chwilkę. Mamy nawet kolejny Rich Sand, więc możemy sobie ten pokopać nawet. Dobra. 160. No mamy połowę, więc bez problemu na te lepsze narzędzie sobie nazbieramy. Jak mówiłem, długo to nie potrwa. Ej, halo, ziomek, co ty robisz? Proszę mi tutaj nie kraść. 160 potrzebujemy. Jest, pięknie. Nie no, myślę, że bez problemu. 800 już mamy, więc bez problemu sobie nazbieramy odpowiednią ilość. O, wrócił tutaj, bo kopię gdzieś obok, no to wychodzi. 95, okej, 120... 130, 140, 150. Okej, okay, super. 1000 mamy. No to jeszcze tylko 400 i nowe narzędzie. No to gitara, super. Bardzo szybko to poszło. O nie! Albo w sumie o tak. Ej, jak szybko teraz możemy nakopać sobie. A jeszcze jak zdobędziemy nowe narzędzie, to ja już nie wiem. To będzie po prostu rekord rekordów, jeżeli chodzi o prędkość. Dobra. Udajmy, że tego nie było. Nie spodziewałem się, że jeszcze coś takiego mi kiedyś wyskoczy. Ostatnio na odcinkach też mi właśnie takie rzeczy się pojawiały niedobre. No i prawie 1400. Ej, no po prostu idzie nam tutaj, idziemy jak burza.
200, ona w ogóle kopie z prędkością światła jak zawsze. Chociaż może nie jest botem. Ale jakoś tak dziwnie kopie moim zdaniem. Moim zdaniem to jest troszeczkę podejrzane, tak? Nie będę ukrywał, dobra. Możemy sobie już za 1400, to jest za 3000, no to za 1400 sobie kupimy. A jakbym chciał kolejnego peta, jakiegoś zwierzaczka, to za 1200 jest brązowy, albo okej, no dobra, 1200 możemy sobie nazbierać. Bez problemu, myślę, że sobie tyle nazbieramy. 1200 to nie jest dużo. A już przydałby się kolejny plecak. No teraz już troszeczkę wolniej będzie. Przez chwilę tak mieliśmy, że przyspieszyliśmy, ale jednak teraz troszkę wolniej to będzie leciało, bo jednak no... 28, no jakbym kopał tylko Rich Sand, to by nie było problemu, co nie? Bo Rich Sand jednak daje dużo, naprawdę dużo. Początkowo myślałem, że nie daje aż tak bardzo, ale jak zobaczyłem... O nie, 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 nie. To nieźle. Nie wiem, czy słyszycie, ale gdzieś tutaj bardzo blisko karetka jedzie. Rzadko kiedy to się zdarza w sumie w mojej okolicy, ale akurat tak się zdarzyło na odcinku, więc nawet nieźle, śmiesznie trochę. Dobra, ile ten ślimak kosztował? 1400, jak tam patrzyłem? Jakbym chciał go sobie kupić? 1200, no okej. Okay. No nie jest dużo, 600 mamy, czyli mamy połowę. Spróbujmy się dostać właśnie, może nie tutaj, niekoniecznie tutaj. To jest zwykły piasek, nam potrzebny jest ten taki lepszy. Rich Sand. Gdzie jest Rich Sand? Gdzie jest więcej Rich Sandu? Potrzebuję więcej Rich Sandu. Więcej. Dobra, w sumie nacieszmy się tym, co mamy. Nie ma co narzekać. 160 zawsze na plusie. Skaczemy. Okej. O tak, no i to jest coś pięknego. Rich Sand to jest najlepsza rzecz na świecie. No zobaczcie, jak to leci. Po prostu, no, prędkość światła. Dobra, 919. No to jeszcze musimy tak ze dwa razy co najmniej. O, cześć. 40, 60, 80, pyk, 130 i 160. Pięknie. Pyk. Dobra. Chyba już będziemy mieli, chociaż zastanawiam się, czy to już nam wystarczy. 160, być może. 1239, tak. Możemy już sobie kupić ślimaka, tak więc... Go ślimak za 1200, brązowy. On nam daje, nawet w sumie dobrze nie spojrzałem. Pec? On nam daje plus je... Nie, chwila. 4 nam daje, plus 4. Ej, no to już jest kozacko. To już jest kozacko. Zobaczmy, jak teraz będziemy kopać. Z jaką prędkością. No już nawet taki zwykły piasek, szczerze mówiąc, nawet szybko nam idzie. Nawet szybko, całkiem przyzwoicie. Nie ma co ukrywać. Chociaż jakbym tak Rich Sand dostał się do Rich Sandu, ta prędzej mi się plecak zapełni niż się dostanę do Rich Sandu, na to wychodzi. Zobaczmy, ile następny plecak jakbym chciał sobie kupić. 1125, szczerze mówiąc, to nie jest dużo. Możemy sobie jeszcze na jeden plecak pozwolić. Zresztą teraz kopiemy tak szybko, że w ogóle na taką odległość możemy kopać, lol. Ej, no teraz to normalnie jak burza idziemy, co się dzieje? Ja pierdzielę, no patrzcie. W ogóle możemy... O nie! No cóż. Ile to ma? 6000, no to nieźle. Z takim narzędziem to raczej... No szybko nam się zapełni plecak, ale coś tam sobie sprzedajemy, coś tam sobie dajemy radę, więc... Jak najbardziej w porządku. Możemy sobie nawet jeszcze raz tutaj spaść. Chyba to jest nawet... O! Nawet w sumie dobrze wyszło. Nawet dobrze wyszło, tylko ten plecak naprawdę szybko się zapełnia, więc będziemy musieli w przyszłości pomyśleć nad jakimś jeszcze lepszym. Na przykład, nie wiem, za milion. To by było naprawdę spoko. No i tutaj troszkę wolniej leci, ale i tak, szybko kopiemy, bo mamy zwierzaka, odpowiednie narzędzie. To i tak nam bardzo szybko 160 się zapełnia i potrzebujemy 1200 na nowy plecak. Kurde, ten tryb jest wciągający, szczerze mówiąc. Nie spodziewałem się, że mnie tak wciągnie i naprawdę mówię taki, no okej, buga, spoko, kopanie, no tak średnio, co nie? Ale muszę przyznać, że naprawdę mnie to wciągnęło. Nie ma co ukrywać. 160, super. 999 monet mamy. No to nieźle, idealnie bym powiedział nawet. Możemy na taką odległość kopać? Możemy, więc spoko. 108, pięknie.
140 i 160. Nice. 1159, no to jeszcze jedno takie wykopanko powiedzmy i będziemy mogli kupić sobie kolejny plecak, tak więc nice, bardzo mi się to podoba. 89, dobra, w sumie mogę już wrócić tak naprawdę. O, w sumie jak klikniemy Surface, to nas teleportuje tu, a nie do, od razu do sprzedaży. Ciekawe, dobra, 1200 mamy, więc czas na nowy plecak i on kosztuje 1125, no to go, pyk. Zobaczmy, jaką ma pojemność. 350, ej, no to już przyzwoicie, można tutaj już jakoś sobie poradzić z tym. O, tak, cześć. 350, no to już jest spoko, to już jest spoko. Nie będziemy musieli się co chwilę teleportować. Tu jest, o, tak, tu jest ten piasek, który mnie interesuje. 350, no i patrzcie, teraz zdobywamy sobie po 350. Ale dobra, nie ma co przedłużać. Myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tego trybu, dajcie znać, czy chcecie, żebym to wymaksował. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę. I to tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!